KPR Ruchorzów przegrał potyczkę z MKS-em Selgros Lublin 24-33. Trzeba wziąć pod uwagę, z kim się graliśmy, prawda? Graliśmy z aktualnym liderem, mistrzem Polski, także tutaj ta poprzeczka była wysoko podniesiona. Do pewnego momentu toczyliśmy w miarę wyrównaną walkę, no niestety po przerwie jednak siła drużyny z Lublina dała o sobie znać. No myślę, że tutaj bardziej wartościowe zmiany zadecydowały o tym, że jednak no nie zdołaliśmy do końca dotrzymać im kroku, no i stąd dość wysoka porażka. Pierwszą połowę meczu można uznać za wyrównaną. Mistrzynie prowadziły z KPR-em tylko 15-13. O losach spotkania przesądził początek drugiej połowy, kiedy to Lublinianki zdobyły 6 bramek tylko przy jednym trafieniu niebieskich. Początek spotkania był dosyć nerwowy w naszym wykonaniu. Nie grałyśmy konsekwentnie w ataku, gubiłyśmy proste piłki, nie wykorzystywałyśmy sytuacji stuprocentowych. Więc stąd schodziłyśmy po pierwszej połowie z dwubramkową przewagą. W przerwie trenerka powiedziała, co musimy poprawić w drugiej połowie, no i cieszymy się, że udało się wygrać. Wydaje mi się, że wynik nie odzwierciedla tego, co grałyśmy, bo walczyłyśmy, no trochę nam uciekły na początku drugiej połowy, no i starałyśmy się dogonić, no ale niestety nie udało się. Do każdego meczu podchodzimy skoncentrowane, z pełnym zaangażowaniem. Nikt się przed nami nie położy, każdy będzie walczył o zwycięstwo. Więc my staramy się pokazać dobrą piłkę ręczną i grać jak najlepiej, by utrzymać tytuł z zeszłego sezonu. Dziewczyny w końcowej fazie meczu no, chciały nadrobić te stracone bramki, zbyt pochopnie kończyły akcje, no a to się kończyły kontratakami. No i wynik, jak wiemy, no, niekorzystny dla nas. Ale tak jak mówię, no to jest pierwszy mecz i to od razu z tym przeciwnikiem, no jak na nasze warunki z najwyższej półki, także no cóż, no trzeba to przełknąć i grać dalej. Następny mecz przed chorzowskimi szczypiornistkami już 11 stycznia, kiedy to zmierzą się na wyjeździe z drużyną z Piotrkowa Trybunalskiego.